No siema. Dzisiaj zrobimy sobie sekcję zwłok amortyzatora. To są te amortyzator z tej C4 Picasso. To tak stuka na boki tutaj. Spuściłem z niego gaz, spuściłem z niego olej. Będziemy go rozcinać. Zobaczymy, co on nam pokaże, co jest w środku. To znaczy, ja wiem. Dobra, mamy rozcięty. No, jeszcze oliwa kapie z niego trochę. Powiedziałem, że ja wiem, co jest w środku w amortyzatorze, bo kiedyś w latach 90. miałem praktyki pierwsze dwie klasy w zakładzie, który regenerował amortyzatory. Tylko i wyłącznie. Był taki zakład tu u nas. Właściciel już też niestety nie żyje, tego warsztatu. No i to mówię, to były lata 90., więc takie akcje się opłacały, nie? Kiedyś. Teraz to jest ogólnie nieopłacalne. Ale dobra, zobaczmy, co tutaj mamy. Czekajcie, wezmę młotka. No i w tym zakładzie, co robiłem, te amortyzatory, to nie było taka, wiecie, partyzantka, którą rozcinało się fleksem, tylko amortyzator szedł na tokarkę. Tu był roztaczany równiutko. Potem był robiony gwint i nakrętka tak dotaczana na to była, nie? No ale dobra, weźmy szmatę jakąś jeszcze. Dobra, próba kurwa chyba już 10. ogrania tego. Jak działa ten pieprzony amortyzator? Słuchajcie, to jest obudowa amortyzatora, nie? W tej obudowie amortyzatora jest taka rura w środku, nie? Na dole tej rury jest taki zawór. Nie wiem, czy go będzie widać. Włączę jeszcze światło tu w telefonie. Taki zawór jest. Wyostrzy? Wyostrzy czy nie? No wyostrz, skubrze się. O, tak, to jest zawór. Nic innego jak zawór. W tej rurze chodzi tłoczysko, nie? Ten tłok cały z tłoczyskiem. I teraz wyobraźcie sobie, że w tej rurze tutaj jest olej, nie? Amortyzator schodząc w dół z tym tłokiem razem, który się uszczelnia w tej rurze, ten tłok, przepycha ten olej, w dół tłoko tłoczy, wypuszczając go tym zaworem dolnym i ten olej wypływa jakby dolnym zaworem, jak tłoczysko oczywiście schodzi z tłokiem, tu na zewnątrz, przepompowując je do tej zewnętrznej rury. Teraz dalej, amortyzator powiedzmy idzie, zawieszenie pracuje, tłoczysko wychodzi, działa jak strzykawka dosłownie, nie? Tym zaworem wyciąga olej z tej rury i napełnia tą drugą rurę wewnętrzną, nie? To jest tak w środku. Właśnie ta rura, czekajcie, bo mi ten zawór wyleciał teraz. Także to działa w ten sposób, że przepompowuje olej z tej środkowej rury do zewnętrznej rury. Jak idzie do góry, to z zewnętrznej do wewnętrznej. Teraz tak, ten zawór mi gdzieś poleciał, Holender. O, jest tutaj. Na dole tej rury jest taki zawór. Teraz będzie, żeby jego wyostrzyć. O, widzicie te otwory tutaj? Na przykład tu jest przesunięcie, taka blaszka jest, zasłania otwór. Tu u góry też delikatnie zasłania. I ten zawór stawia właśnie opór olejowi, żeby olej miał trudność z przepłynięciem jakby z tej części nad tą rurą główną do tej zewnętrznej części jakby tego amortyzatora, nie? Układ tych blaszek tutaj, ustawienie tych otworów. W niektórych modelach, nie wiem czy z tym akurat można, bo nie rozbierałem tego zaworu. Czekajcie znowu, żeby się wyostrzył. Można było te... Kurwa mać. Muszę dotknąć telefonu tu z tymi łapami. Skubrze się! No nie, nie skupi się. O! Odkręcając tą śrubę, można było te blaszki przesuwać względem siebie, zmieniając twardość amortyzatora. Lub twardszy. Jeśli nie było takiej możliwości,
jak się chciało zwiększyć zawieszenie lub utwardzić, można było, bo ogólnie to się używało, teraz tam nie łapię, ogólnie do zalania kolumny się używało, taki był kiedyś olej, amortyzol był dostępny. On był normalnie do kupna na cepenie nawet. Ale można było też amortyzol wymieszać z jakimś gęstszym olejem hydraulicznym i też regulować jakby gęstością oleju twardość jego, nie? I teraz tak, co się psuło w tych amorach? To uszczelnienie potrafiło się rozszczelnić. Co za tym idzie, tu wchodził piach, drapał te prowadzenie i to się wypiłowało. Te prowadzenie, to pracowało góra-dół. Nie? Pracowało góra-dół, wycierało te prowadzenie. No i wiadomo, olej do góry szedł, a jak w kałuże się wjechało, jak chlapła woda, to woda wchodziła do środka i opadała na dno. Wiadomo, olej zawsze na wierzchu, woda na dół, nie? W Japońcach się zdarzało, że tak były wybite często wytarte tłoczyska, że przyjeżdżały nawet przypadki do nas, które po prostu potrafiły w nocy zamarznąć. Bo tyle było już wody w amortyzatorze, że złapał go mróz i zamarzł, nie? Także kluczową sprawą było to tłoczysko, żeby nie było uszkodzone, te prowadzenie, żeby nie było uszkodzone. Bo taki zawór można było rozebrać, wyczyścić, bo tam zanieczyszczenia się dostawały do tego zaworu. Rozebrać, wyczyścić, wymyć i tak dalej. Potem wiadomo, wymiana oleju w takim amortyzatorze. Też olej przepracować się potrafił. I co? Powiem wam tak, największą, bo to lata 90. było trochę inaczej to było, nie? To dopiero otworzyli te granice, można było sprowadzać te samochody. Takie nowsze, nie maluchy, tylko jakieś Golfy, Volkswageny z Niemiec. To mechanicy się uczyli dopiero takich zawieszeń jak typu MacPherson. I co robił taki mechanik? Amortyzator był uszkodzony, kupował nowy amortyzator, żeby odkręcić tą nakrętkę u góry. No to każdy wie teraz, nie, że można, trzeba założyć tu u góry imbus lub jak nie ma imbusa, kluczyk, różne są, czasami są takie wycięcia na żabkę. Mechanicy kiedyś nie, po prostu brali, wam pokażę jeszcze tak, złożę to. Mechanicy z niewiedzy brali, był taki amortyzator, łapali tu żabką, żeby tłoczysko się nie obracało, montowali amortyzator, amortyzator wyjeżdżał. Okazało się po paru dniach, że cieknie. Dlaczego cieknie? Bo jak złapali tu żabą, ta powierzchnia jest, ona jest miękka dosyć. Robili takie odgnioty i z automatu ten olej, jak to chodziło, przez te gnioty się przedostawał do góry, woda na dół, olej do góry i amortyzator się wylewał. Nie? Także nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę, czy nie. I teraz takie bo ktoś tam kiedyś mnie pytał, znaczy pytał, na takim kanale widziałem, takiego jednego gościa, że dlaczego tak jest w niektórych amortyzatorach, że czasami rękami można go jeszcze trochę wyciągnąć, trochę do góry, nie? Dlaczego tak jest? Zwłaszcza w BMW-kach to jest, tam chyba w Seicento tak było też. Tu w tym Citroenie też się okazuje tak jest, że on mimo, że jest gazowy, był gazowy, no to mimo to jeszcze można było go ręką pociągnąć tak na chama, jakby powiedzieć, nie? Bo w niektórych rozwiązaniach amortyzatorów było tak, że jak już kończył się ten zakres, nie, to tu była taka guma, o którą on się opierał, co nie? Tu jest akurat plastik, bo zaraz powiem dlaczego. I wtedy ten gaz, jak był, albo nawet jak był olejowy, można było go wyciągnąć do samego końca, do tego ograniczenia aż, nie? A w BMW-kach, czy tam w jakichś tam Seicentach, to się zdarzało, no w różnych autach, była dołożona taka sprężyna w środku, która dodatkowo, jak amortyzator szedł do góry, jakaś tam, wiecie, jakaś hopka czy coś, żeby nie uderzał tak mocno, żeby lepiej tłumił te, nie walił w tą gumę tutaj, to jeszcze była sprężyna dołożona, żeby on miał opór taki jakby, wiecie, na dobicie, taki bardziej komfortowy czy coś takiego. No. I dlatego jest tak, że jak jest sprężyna w środku, to to tłoczysko wam ucieka w dół. Że możecie na chama wyciągnąć jeszcze, nie? Jak ktoś tam rozbiera takie MacPhersony, to na pewno będzie wiedział, o co chodzi. Teraz jeszcze jedna rzecz. Kto psuł amortyzatory jeszcze, oprócz mechaników? Wiadomo, zużywały się też. Ja nie mówię, że tylko mechanicy psuli, ale też psuli lakiernicy. O dziwo.
To się zdziwicie, dlaczego? A już wam mówię. Lakiernik na przykład miał pomalować, dajmy na to, błotnik, tak? Zakleił sobie maskę, zakleił sobie drzwi, podniósł auto, tam, nie wiem, zdjął zderzak, dajmy na to, nie? Podniósł koło, wiadomo, zawieszenie się rozprężyło i często, gęsto możecie spotkać taki numer, czekaj, bo mi to półczysko opada, bo to nie ma oliwy w środku, że jak podniesiecie auto na lewarku, to ta osłona nie zasłania tego tłoczyska. Widać to, czy nie widać? Tutaj. Nie zasłania tego tłoczyska. Nawet jak auto jest czasami na kołach, takie są sytuacje, że to tłoczysko wystaje, nie? No i lakiernik co? Leci z lakierowaniem błotnika, cyk puch, tu nie zabezpieczył, bo nie wiedział, zamalował to tłoczysko tutaj, w tym miejscu, nie? Auto postawił na koło, cyk, tłoczysko się schowało, nie? No i se auto wyjechało od lakiernika, jeździ. Cyk, cyk, góra, dół, tu jest ten lakier, pracuje sobie na dziurkach, lakier niszczy uszczelnienie i koło myja, piach, woda do środka, nie? Także nie wiem, czy mniej więcej coś wytłumaczyłem, czy coś też z tego zrozumie. Mam nadzieję, że tak. Mówię, jakby były jakieś niedowierzania, że to było regenerowane i tak dalej, to powiem wam, warsztat jest nieczynny chyba z 10 lat, jak pamiętam już, bo facet nie żyje. Dawał na te amortyzatory rok gwarancji i powiem wam, że one rzadko kiedy wracały na reklamację. Z Japończykami czasami się zdarzało, że była reklamacja, nie? Bo tam Japończyk to ma takie, wiecie, tam tak zwana była, taka przewężka tu jest, jak tam kojarzycie, i taki grzybek później dopiero. Na to Darek mówił gęsia szyjka, nie? Że gęsie szyjki najgorsze, bo tam było zabawy z toczeniem, żeby tą, wiecie, nakrętkę dotoczyć taką, nie? Teraz tak, powiem wam tak, jeśli ktoś będzie podważał to, co mówię, to tak się trafiło, że na placu mam samochód, który mimo to, że ten warsztat nie żyje, ten warsztat jest zamknięty od 10 lat, te polo, które wam pokazywałem bez szyb, powybijane szyby, jak robiłem oględziny zawieszenia, okazało się, że te amortyzatory były regenerowane u Darka 10 lat temu i one nie ciekną. Także jak się ktoś uprze, to mogę wam to taki amortyzator regenerowany wymontować z auta i pokazać, że to nie jest żadna ściema, że taka regeneracja kiedyś była w latach 90. Ogólnie on to regenerował chyba, on zmarł chyba w 2000, jakoś w 10, 12 roku, to jeszcze w tych latach robił te amortyzatory, także no mniej więcej tak to wygląda. Jak będą jakieś pytania, to mogę jeszcze coś tam dograć na ten temat, ewentualnie omówić technologię SensaTrack, tylko mówię, ja nie jestem wykładowcą, jakimś tam mentorem, nauczycielem, nie potrafię przekazywać wiedzy profesjonalnie. Od tego to jest raczej chyba moim zdaniem profesor Chris, ale to co mogłem, to wytłumaczyłem. Na razie. Dobra, teraz tak, jeszcze na chwilę, bo obejrzałem ten film i chyba nie bardzo to jest, czy ja rozumiem, o co mi chodzi. Większość chyba też zrozumie, ale jeszcze takie coś dogram. Tutaj ostrość złap. No ta ostrość taka tego. Słuchajcie, no amortyzator, tak mówiłem, bez oleju teraz jest, nie? To wywalimy, bo to niepotrzebne. Czyli to tłoczysko chodzi sobie tak góra-dół, nie? W tej środkowej rurze. Oczywiście nie mam specjalistycznego oleju, tam amortyzolu teraz się chyba nie kupi, ale wlejemy jakiś taki na próbę. Taką mieszaninę tu mam. Nie za dużo. Już chyba za dużo. Teraz patrzcie, co się dzieje. On się teraz przepompuje. Czekajcie, przepompuję go. Chyba za mało tego oleju jeszcze. Dobra, trzeba dolać. Oczywiście on jest za rzadki, nie? Amortyzol był gęstszy o wiele. Dlatego, o, patrzcie, i on już teraz zaczyna stawiać opór. Przepompujemy go jeszcze raz. Tylko mówię, ten olej jest dużo za rzadki. Bo to jest jakiś silnikowy. A czy pudełko jest po hydraulicznym, ale ze skrzyni biegów znaczy się, ale to jest jakaś zlewka silnikowego. I teraz patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie, on ma teraz opór. Jeszcze za mało tego oleju. Jakby był, wiecie, takiej gęstości, jak powinien być, czyli dużo gęstszy, to by miał większy opór. I teraz zobaczcie. Widzicie?
Przed chwilą był luźny, a teraz ma opór. Wyraźny. O. On przepompowuje właśnie ten olej z rury do rury, nie? Tym dolnym zaworem. O, jeszcze pokażę wyżej. Tu sobie przytrzymuję, bo tego prowadzenia nie ma, nie? Znaczy mogę w sumie je założyć, te prowadzenie, tak na sztukę. O, dajmy na to, to jest, dajmy na to, to już jest skręcone. Patrzcie, amortyzator ma już opór. Co prawda mówię, oleju jest za mało, także do końca go nie wyciągam, bo się zapowietrza jakby. Ale w dolnym zakresie już ma tyle oleju, że ma opór. No, a tu się cieknie, ta tu się leje oliwa, bo przecież tam dziura jest, kurwa, idioto ty, kurwa. No, także coś takiego mniej więcej wam pokazałem. Na razie.